Od autorki. Akcja dziewcząt z Szanghaju toczy się w latach 1937-1957. Czytelnicy czasami znajdą w tej książce określenia niepoprawne politycznie, jak to się dziś mówi, ale w swoim czasie były w użyciu. Przy transkrypcji wyrazów z języka chińskiego, zarówno mandaryńskich, kantońskich, jak i z dialektów Szejup i Wu, posłużyłam się systemem Wade'a Gillsa, bo wtedy właśnie obowiązywał. Jeśli chodzi o walutę, do listopada 1935 roku w Szanghaju był nią srebrny dolar. Chińskiego juana wprowadzono po 1935 roku. Miały one mniej więcej taką samą wartość. Postanowiłam trzymać się dolarów i centów, bo były jeszcze w obiegu i są bliższe czytelnikom z zachodu. Za srebrnego dolara albo juana płacono wtedy od 300 do 330 miedziaków.